Cześć, manko, ja jestem Kozi, a to tym razem nie są Łowcy Ruin, jest to Europa Universalis 4. Gra strategiczno-historyczno-ekonomiczna, w której chcę was przenieść do Polski w latach 1444. Z racji tego, że jestem na zwolnieniu, nie mogę nagrywać zamków, chciałbym zrobić taką jakąś mało zapchaj dziurę, grając właśnie w Europkę. Poopowiadać przy okazji o historii takiej prawdziwej polskiej, a przy okazji tworzyć drugą, inną swoją w grze. Tak jak mówiłem, mam zamiar grać polską, na normalu. Niektórzy mogą znać Europkę, niektórzy mogą jej nie znać, a może ją poznają dzięki mnie. Tak więc zaczynamy. Dobra. Zaczęliśmy sobie grę. Tak jak mówiłem wcześniej, jest 1444 rok naszej ery. Akurat w tym momencie gdzieś mniej więcej jesteśmy po wojnie z Turkami i przegranej bitwie pod Warną, gdzie umiera nasz wielki król. Król Władysław III, Warneńczyk tak naprawdę. I w Polsce mamy w tym momencie bezkrólewie. I tak naprawdę to bezkrólewie będzie do roku 1447 bodajże, gdzie na tron wejdzie brat Kazimierz III. Nie Kazimierz III, przepraszam, Kazimierz Jagiellończyk. Zaraz tu ludzie będą na mnie krzyczeć, że gadam głupoty. Dobra, wracając do Europki. W Europce na rywalów wybiorę sobie na pewno Zakon Krzyżacki. O, tu mogę przyspieszyć właśnie przejęcie tronu przez Kazimierza Jagiellończyka. Jak mówiłem wcześniej, wybrałem sobie na rywali właśnie Zakon Krzyżacki. Drugiego rywala wezmę sobie może od Otomanów, bo Otomani i tak kiedyś przyjdą. Dobra, to sobie tupta. A jeszcze trzeciego rywala muszę wybrać najlepiej. No to weźmiemy sobie Golden Horda. Okej. Tu sobie popatrzę, jak to się układa w naszej ekonomii. Jesteśmy do przodu, tak więc na spokojnie mogę sobie powybierać doradców, którzy będą mi pomagać. Ten pan będzie pomagał w handlu, ten będzie zwiększał prestiż. Cassius Belli na Golden Horde. Tutaj wezmę tylko tego pana Malskiego, bo ci są za drodzy. Okej, mamy doradców. Wołyńscy separatyści chcą sobie wybuchnąć. Przeniesiemy wojsko od razu tam, gdzie chcą wybuchać. Przemyśl, Halicz, Podole i Lwów. Jak staniemy tam wojskiem, to na pewno ich niezadowolenie spadnie. Niezadowolenie. Okej, tu bym tego pana wysłał do Krakowa. To chyba będzie się bardziej opłacało. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy. Okej, tak, opłaca się. W handlu bardzo łatwo jest sprawdzić, czy taka zmiana się opłaca, bo po każdym miesiącu przeliczany jest zysk z handlu. Okej, na misję wziąłem sobie poprawienie stosunków z państwem papieskim. To od razu wysyłamy tam naszego doradcę jednego na Litwę, tak samo, bo na Litwie się przyda i myślę, że Austria byłaby super sojusznikiem, tylko że jeszcze trzeba z nimi polepszyć nasze stosunki. Dobra, myślę, że jeszcze dodamy sobie
z jeden, ewentualnie dwa regimenty piechotki. Pieniędzy mamy dużo. Dostępu do morza jako tako jeszcze nie mamy. Na pewno będę chciał go zyskać przez wojnę z Zakonem Krzyżackim. Historycznie tak naprawdę i tak ta wojna nas czeka. Bo to była. Oczywiście nie mówię tu o wojnie z bitwą pod Grunwaldem. Nie ta lata. Ale tak. Co jakieś 10 lat w historii. Tak, za 10 lat w historii jest wojna z Krzyżakami. Albo będzie wcześniej, albo później. Zobaczymy, jak to się to będzie układać. I co? Tak naprawdę myślę, że pierwszy jako taki odcinek wprowadzający wystarczy te 6-7 minut. Jeśli się podobało, to chętnie zobaczę wasze łapki, zobaczę wasze wyświetlenia. Jeśli nie, to nie wiem, czy będę to nagrywał. Może będę, żeby się tak uczyć pracować z kamerą, żeby filmiki się rozwijały i tak dalej. A tymczasem dzięki za oglądanie, dzięki za lajki. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i na razie do zobaczenia.